Jesteśmy kolejny raz nad Wartą, koło Goliny, z tego tytułu, że byłem tutaj tydzień temu wieczorem, widziałem żerujące bolenie, no i postanowiliśmy przyjechać. Staramy się dzisiaj być bardzo cicho, widzieliśmy tutaj skaczące ryby, ale na razie no, nic się jeszcze nie wydarzyło. No ja się uparłem na tego bolenia niesamowicie, no, nigdy nie złowiłem, widzę je, chciałbym je złowić, wtedy może by mi przeszła ta cała choroba zwana boleniozą. Z tą kamerą tak nie latamy, staramy się zachować duży spokój i ciszę. No i jesteśmy cicho, no ja się w sumie nie ruszam z miejsca, mówię cicho przede wszystkim. Po tych trzcinach staram się chodzić bardzo cichutko. W poszukiwaniu bolenia byłem tu, byłem tam, byłem tu i byłem jeszcze tu. I znowu tu. Zdążyła zmienić się pogoda. Po drodze pomogłem panu wyciągnąć całkiem sporą rybę. Ale ładnie, kurde, wędra się chnie. O, ładna rybka. No ładna. Leszcz, ale ładny. O kurde. Nie, to nie jest leszcz. Mam pan pomóc? Ona jak podbiera, to może to zaprowadzić. No dobra, no to ja ryby nie zapędzę, przynajmniej panu nie widzę. No. Nie widzę kopię. Jest leszcz. Szkarpę pełnoski. No. I karpia złapaliśmy, proszę pan. Proszę. Czyli w Warcie są ryby. Dobra, niech się pan tutaj nim zaopiekuje. A my nie trujemy, idziemy dalej. Czyli są ryby na Warcie. Powodzenia. Bolenioza cały czas trwa na tym kanale. O tej porze wieczorej, no widać po prostu, jak one już tam zaczynają szaleć gdzieś, nie? Tutaj parę minut temu wyskoczył. Trzeba tą rybę jednak wypracować, no. Potrzebuje ona trochę więcej czasu potrzebuje niż szczupak. Koniec dzisiejszej przygody na Warcie. Nie udało mi się złowić bolenia, ale moje ostatnie wyprawy pokazują, że w Warcie są ryby. Złapałem kilka szczupaków, złapałem okonia, złowiłem brzanę dość sporych wymiarów. Za każdym razem coś się dzieje. Uważam, że w Warcie jest bardzo dużo ryb, tylko trzeba po prostu nad nią bywać częściej.